Jak dla mnie Boruc jest najlepszy. Miał dwa sezony praktycznie równe. Bronił Fiorentinę bardzo dobrze. Był jednym z najlepszych zawodników Fiorentiny i dlatego postawiłem tutaj na Boruca. Linia obrony od lewej strony Piszczek, Perkis, Jodłowiec, Wasilewski. Dlaczego tak, a nie inaczej? Od Piszczka zacznę może. No, wyróżniający w Borusii dwa mistrzostwa pod rząd. Myślę, że no, tutaj będzie naprawdę wzmocnieniem tej reprezentacji. Myślę, że razem i z Lewandowskim, i z Błaszczykowskim będą taką trójkę stworzyli. No myślę, że postawiłem na Piszczka na lewej stronie, Wasilewskiego na prawej. Poradzi sobie na pewno na tej lewej stronie. Środkowy Jodłowiec, typowy taki dla mnie, chyba najlepszy z, jak nie masz oprócz Żewakowa, i myślę, że tutaj zastąpi Żewakowa na tej pozycji. No Perkis, no tak jak mówię, no nie, tutaj postawiłem, praktycznie nie widziałem jego występów, ale no w tych sparingach prezentował się całkiem nieźle i dlatego postawiłem na Perkisa. Muraski, typowy dla mnie defensywny zawodnik, przednie poda. Potrafi dograć, potrafi się włączyć też do akcji. No i myślę, że tu postawię na Muraskiego. W Lechu miał bardzo dobry sezon i myślę, że cały sezon praktycznie grał. To jest przede wszystkim najważniejsze, że grał całą rundę i myślę, że na Euro będzie po prostu przygotowany na 90 minut. Matuszczyk dla mnie młody chłopak. Gra zaraz za Murawskim. Myślę, że dobry też miał sezon w niemieckiej lidze. No, postawiłem tutaj na niego. Młody, ambitny. Myślę, że w środku pola poradzi sobie. No i Obraniak, no wiadomo, doświadczony zawodnik. Tu postawiłem na niego takiego zawieszonego od razu pod Lewandowskim. Będzie wspierał tą trójkę Mierzejewski, Błaszczykowski, Lewandowski. I myślę, że ten tutaj przód jest naprawdę silny w naszej formacji. Lewandowski, Błaszczykowski to chyba bez żadnych niespodzianek. No każdy, kogo by się nie zapytać w przodzie Lewandowski, Błaszczykowski, to każdy poda taką kadrę. A czemu Mierzejewski? Dla mnie na boku naprawdę szybki zawodnik. Lewa noga, typowy taki ofensywny. Myślę, że będzie miał z niego trener naprawdę duży pożytek na tej stronie. Są zmiennicy też, mówię, no jest Grosicki, mówię, na pewno będzie rywalizacja, jak nie Mierzejewski, to Grosicki, jak jest Rybus, jest, no myślę, że tu będzie rywalizacja naprawdę.